Cześć! Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Pergisowiejsza, a dzisiaj zagram w Call of Duty 3, przepraszam, Counter-Strike Global Offensive. Zagram dzisiaj sobie Deathmatchem. Jak zauważyliście, bo dzisiaj jest inny film, to jest właśnie z Call of Duty, ale ten, no to jest Call of Duty, tylko że bez mikro. Czemu bez mikro? Bez mikro tego, że była rodzina, przysięgaliśmy sobie z moimi kosami, które już widzieliście. A teraz zajmę sobie inną koską. Jest to koska karambit. Mój dodatek będę zmieniał, będę się starał zmieniać, co ten czas zmieniam. Tak, pewnie jak zauważyliście, testuję nową rozdziałkę. Jest to rozdziałka 16x10. Dokładna rozdziałka to 1280 na 760 co? 768, jak mnie pamięć nie mieli. Dla mnie naprawdę bardzo dobra rozdziałka, bardzo dobrze się gra. Pewnie jak sami widzicie, nagrywa też nie najgorzej się nagrywa w tej rozdziałce. To jest dla mnie takie bardzo dobre. Właśnie taki film był Deathmatch i właśnie chyba tak zrobię, że w niedzielę poleci po prostu jakiś Deathmatch. Taki, wiecie, po prostu Deathmatch taki, jakby dużo osób gra takie Deathmatche, bardziej arenki. Jeden na jeden przed takim podstawowym meczem, nie wiecie, już się zagrażę z połowy, tak? Już się właśnie takie osoby wygrały takie mecze przed tym. Ja nie gram, bo ja sobie za bardzo nie muszę rozgrywać na te buty, ale tak myślę, że fajnie będzie, jak sobie to nagrywać jakieś takie deathmatche fajne, krótkie. Kilka minut one zajmują, 10 minut, to moim zdaniem takie fajne na taką niedzielę, tak wrzucić w kilka minut i mieć i pod kłopotem. A w tygodniu jakieś takie, wiecie, turniejowe, tak? Jakieś turniejowe, czy tam farmingi, nie farmingi, takie trochę dłuższe, półgodzinne prawie. Moim zdaniem będzie takie fajne, takie coś, jak to będę robił. No i tylko jaka tam turniejowa, że będą takie deathmatcha. Tylko najgorsze jest to, że ja te deathmatcha muszę robić na boty, bo no i tam się tańczy trochę tak. Jak widzicie, też troszkę celownik inny niż wcześniej. To jest trochę taki mniejszy. Ta przerwa chyba jest większa. Ja za bardzo tego coś nie widzę, bo co by ktoś nie wiedział, ja też czasami gram takie deathmatche na początek, jak mojego brata słonecznego i tam mogę grać na necie. No to też zazwyczaj przy takim zagraniem normalnego turnieja to sobie też walę taki szybki deathmatch. Taki szybki deathmatchek. Po prostu żeby się rozdać tak, żeby te na to od bot, na żeby od tych botów odpocząć. I po prostu było trochę lepiej. O kurde, tak nagle zaskoczył trochę. Taki deathmatch jest taki dobry, taki rozgrzewki, tak samo arena 1 na 1
myślałeś, że właśnie jak będę miał ten nowy internet albo coś, stanie się z tym internetem, będę mógł grać. Myślałem, że też będę nagrywał takie arenki jeden na jeden. Pewnie będę rami ostro, ale takie, myślę, takie arenki, tak samo jak te deathmatche, będą bardzo fajne. Tak mam nadzieję, że bynajmniej. Dla mnie taka deathmatcha powinna być fajna, bo taka szybka gierka, 10-minutowy odcinek. Niestety. Dobra, 5 minut, zajęliśmy po stronie CT. Teraz szybko na stronę Cedro. Okej, akaczkę. Takie połową deathmatchu będę po prostu terrorystami albo na odwrót, a połowę po prostu będę antyterrorystami. Jak widzicie, tu mam z falcią, znaczy tactical, lód myśliwski po polsku. To jest jeden z moich ulubionych, nowy, bo dla mnie jest bardzo ładny. Jak widzicie, full auto nie najlepsze u mnie, no ale to też jakieś. Ja to w takich deathmatchach nie gram asko. Po prostu nie mogę grać asko, tak? Bo to wszystko trzeba szybko jakoś ten. A ja jak gram takie turniejówki, no to z awko jakieś, no to tak na spokojnie wszystko. Wszystko na spokojnie. A tak na tych deathmatchach trzeba szybko, szybko zareagować w ogóle tam. Ja bardzo tutaj na awkę jest grać. Nie wiem jak tam lecie, jak są wecze tego tam. Lagam taką jedną rundkę. Nie zginę. Chyba. Nie widzę go. I nie jeden. No i niestety mnie zabił. Wolf jest tam. Jak widzicie, u mnie z movementem nie najgorzej. Gorzej jak gra się na necie. Wtedy movement jest troszkę gorszy. Jak pewnie widzieliście w tym co właśnie wrzuciłem. Niestety nie udało mi się. Był najlepszy byłem, ale pod koniec jakiś boss się odpalił. Niestety już najlepszy nie byłem. Ale też i nie byłem najgorszy. Nie udało mi się skoczyć. A mam nadzieję, że w tym deathmatchu uda mi się być najlepszy. Ach. No ale jest najlepszy, no ale blisko ktoś mnie jest. Która muszę teraz zabijać, bo niestety nie wiem co się dzieje. Musiała mi się troszkę przedstawił ten czuło snuszki. Czy nie czuło snuszki. Ja to wiem jak to właśnie robi te czuło snuszki w tych bo ja to nie wiedziałem, bo miałem taką starszą myszkę. I takiego czegoś nie było, więc takiego czegoś nie widziałem, że taka coś jest. I dlatego tak mi się zmieniało czasami. Bo przyciskałem ten tydzień czasami i się wyłączało. Wynik najgorszy, nie najlepszy. To potem jest lepszy, potem jest gorszy. Tylko zależy jak strzela. Taki mówię. O! Nie widziałem go nawet, nie wiem czemu. Prawie jeszcze minutka mi została. To jest taki fajny, jeszcze tak bardziej pogadać, bo jak gra takich turniejów, no to już cicho. Potem taki przerwa, co tam zginąłem, to na takich, no, mam takich tych, no to wtedy akurat mówię. Tak to nie za bardzo.
jak grasz takiego turniejowego, nawet na poty, to trzeba być skupionym, uchwilaniu uwagi i możesz zginąć. Strona. A, próbowałem się tego drugiego, tego skilla, czyli misz. Nie, skilla. Skilla. Próbowałem się dorwać. Ale niestety. Teraz jest skąd pachnie. Misz.